Jestem komandorem klubu Yachtel Timer od 11 lat. Klub założyli 21 lat temu. Inicjatorami powstania tego klubu był Jerzy Pietrowicz i Kazimierz, który pływa na jachcie Perkun, najstarszy żeglarz w naszym klubie, 92 lata. Kazimierz Gloc. Po 10-9 latach stałych spotkań w Mikołajkach, w Rynie, potem jakieś były spotkania oldtimerów. W Mikołajkach się zmienił właściciel i właściwie nie bardzo był zainteresowany i żądał od klubu jakichś strasznych pieniędzy za to, żeby tam się imprezy oldtimerowe odbyły. No i żeśmy się przenieśli na północ. Najpierw byliśmy w Skłodowie jeden rok, a potem wracając ze Skłodowa, to żeśmy się zatrzymali w Sztrandzie. Przyszła właścicielka Sztrandy, zobaczyła te jachty i mówi: o, to może byście u mnie się spotykali. No i tak od 11 lat. I zaproponowała: oldtimery to u mnie w ogóle za darmo stają, tak? I do dzisiaj trzyma fason, prawda? I do dzisiaj płacą oldtimery złotówkę, bo ja jej zaproponowałem. Nie, może złotówkę, żeby chociaż przyszedł i zameldował się, że jest, prawda? Więc złotówkę, każdy jacht oldtimer, który tutaj stoi, płaci złotówkę za dzień pobytu. I od 11 lat się spotykamy w związku z tym. Raz do roku u pani Bente w Sztrandzie, zawsze pod koniec sierpnia. W międzyczasie mamy na początku lipca, ostatni weekend czerwca, pierwsze dni lipca, spotkania w Giżycku, w Ekomarynie. I te spotkania się nazywają Giżyckie Dni Oldtimerów. Na Giżyckie Dni Oldtimerów zawsze, bo to jest początek sezonu, zawsze bardzo dużo jachtów przypływa, ale wczoraj mieliśmy tutaj na tym, wprawdzie w regatach brało udział tylko 19 jachtów, ale na kaj stało 27, bo niektóre na regaty nie wypłynęły, nie chciało im się. Chociaż pogoda była fantastyczna, prawda? Deszcz nie padał. Wiatry były zmienne, trochę słabsze, trochę silniejsze. Wszyscy, którzy brali udział w regatach, zadowoleni. W mojej załodze taka adrenalina, żeby wygrać, żeby dobrze wypaść, prawda? Wystartowaliśmy całkiem nieźle, bo na drugim miejscu byliśmy po linii startu. I z wiatrem, no to ten mój jacht, który ma rejowe żagle, no to z wiatrem posuwa, także do Dębowej Górki. Cały czas byliśmy na drugim, trzecim miejscu, a za Dębową Górką, jak trzeba było się hałasować pod wiatr, no to niestety te mniejsze jednostki przy słabych wiatrach nas powyprzedzały. W końcu przyjechaliśmy na 11 miejscu. Dopiero, prawda? Malutkie tak tylko patrzyłem, jak mnie wyprzedzają. Wiatr słabo wieje, tak? Ludzie się lubią spotykać w tym klubie jak oldtimer. Nie ma żadnych opłat członkowskich, że jak ktoś jest w klubie, to musi jakieś składki czy coś, prawda? Po prostu jest pełny luz, tak? Mamy wyróżniki, które wymyślił poprzedni komandor Jerzy Pietrowicz. Takie proporcje mamy oldtimerów. Ilu się wożą na jachtach, mają na wantach, prawda, przyczepione proporcje. Mamy jakieś czapeczki wymyślone zostały i chodzą w tych czapeczkach z napisem klub jacht oldtimer. Także pani Bente tutaj rozpoznaje, że to jest oldtimer, bo ma proporces, tak? A czasami nam daje proporce swoje. Sztrandy, no nawet niektórzy się pytali, bo się
na wietrze porozsypywały te proporcje, żeby nowe proporcje zresztą będzie załatwić, taka chyba na ten rok nie wydrukowała tych proporcji. No i tak się bawimy. To klubowanie, nie wiem, ile jeszcze, prawda? Przybywa jachtów, co roku jest więcej. No, w tym w Ekomarynie to ponad 40 jachtów się spotkało w ubiegłym roku na początek sezonu. Dużo. W tym roku z powodu pandemii nie było spotkania w Giżycku, ale miejmy nadzieję, że wróci z powrotem, tak? I od przyszłego roku znowu będziemy się w Giżycku spotykali, a potem w Strandzie, tak?